Hejka, kochani, witam Was z rana z łazienki. Ja właśnie ogarniam swoją facjatę i tak nieskromnie Wam chciałam powiedzieć o takim produkcie, który mi poleciła Pani w aptece. To jest Ivostin Balance, szejk witaminowy. Witamina A, B3, B5, C, E odżywia i nadaje blask. Ja już stosuję drugie opakowanie, dlatego ośmieliłam się przyjść, żeby Wam ten szejk witaminowy polecić. Naprawdę fajnie odżywia skórę i fajnie nadaje jej taki blask. Jest, powiem Wam, świetny pod makijaż, no, także tak. Zaczniemy od podkładu Bourjois. Kiedyś dawno go używałam, od dawna właśnie nie, także, a pamiętam, że bardzo mi się sprawdzał. Ja kupiłam sobie dwójeczkę, on jest taki nie za ciemny i nie za mocny, także przyjemnie pachnie. No zresztą wszystkie te, mi się wydaje, kosmetyki z Bourjois mają dobre opinie i chociaż dla mnie podkład ten Bourjois Healthy Mix jest za delikatny, za słaby i on fajnie wygląda, ale po 2 godzinach już widać, że są tutaj jakieś przetarcia, także no. Jeszcze jedna rzecz, o to mnie pytacie nieustannie, więc też od razu Wam pokażę moją kredkę czarną, którą stosuję na łoko. To jest Avon True Color. Stosuję ją od kilku lat na pewno i miałam różne historie kredkowe. Ta jest najlepsza, jest mięciutka, pięknie się rozprowadza. Nie, jak widzicie, ja się maluję kredką rano i ona do wieczora wytrzymuje, także nie wiem, czy ona jest wodoodporna. No, więc tutaj Wam już pokazuję opakowanie, dokładnie to jest to. To jest, Boże, co to, ja w ogóle widzicie, gadam tak nieskładnie, to jest do brwi ten. Ja to muszę chyba zrobić jednak przy lusterku. Ja tak sobie, mimo tego, że ja mam makijaż permanentny, to mnie po chemioterapii odrastają białe włoski i na rzęsach, i na brwiach niestety. Białe albo siwe, nie wiem. Mówię, że tak powiem, wkręcam sobie, że białe. Ja sobie je muszę też tak czasami, wiecie, i dać henne właśnie na nie i sobie je trochę przyciemnić, więc no, więc zobaczymy, czy to się sprawdzi. To śniadanie mistrzów, pokazuję je Wam nie bez przyczyny, zaraz do tego dojdziemy, ale co mamy? Pasztecik z borowikami, bieluszek z czym? Ze szczypiorkiem i pomidorek, słuchajcie, do tego kaweczka i zaraz Wam wszystko wyjaśnię, dlaczego ja Wam to teraz pokazuję, co ja będę spożywać. Masakra, trzecia tabletka. Serio. Czy ja zawsze jak nagrywam vloga, musi mnie głowa boleć? Teraz Was zabiorę w super miejsce, także zostańcie ze mną, bo pokażę Wam takie miejsce i pokażę Wam takie rzeczy, że po prostu oszalejecie. Zobaczcie, jakie mam fajne koniki obok siebie. Taka mała stadnina koni, tak to nazwijmy. Jaki ty jesteś ładny! Jaki ty jesteś śliczny! Chciałam Wam pokazać, zmieniłam zasłonę, kupiłam różowe poduszki, także jestem, słuchajcie, zadowolona. Myślę, że teraz wygląda to dużo lepiej i jest wkomponowany, no, w cały, że tak powiem, jak to się mówi, styl sklepu. Jeszcze słuchajcie, w moim sklepie na chemii.pl w ostatniej zakładce jest blog i tam są co jakiś czas, myślę, ciekawe artykuły, muszę się zatrzymać, bo tu będą dziury, że są jakieś ciekawe artykuły i tym razem myślę, że ten artykuł jest również ciekawy, pewnie niektórzy się zbulwersują, obruszą, ale co tam, słuchajcie, to jest artykuł dotyczący szczepionek, jakie są rodzaje szczepionek, czym one się różnią, plusy i minusy każdej z tych szczepionek, dlaczego mówimy, że tą chcemy, a tamtej nie chcemy, z czym to się ogólnie je, jak to się ma do pacjentów onkologicznych, jakie mogą być powikłania po szczepionce. Także postanowiłam, żeby ten artykuł się pojawił, ze względu na to, że mam takie poczucie, i mówię to też odnośnie swojej osoby, że mamy na ten temat mało wiedzy, ludzie się wypowiadają, a nie wiedzą dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi, chcą taką szczepionkę, a nie chcą takiej, a myślę, że po przeczytaniu tego artykułu troszkę się Wam też rozjaśni w tym temacie niektóre sprawy, jak już zdecydujecie się coś sobie zapodać, to będziecie wiedzieli, z czym to się ogólnie je, tak mówiąc kolokwialnie teraz. Także mam nadzieję, że Wam się ten artykuł przyda. Pod filmem też podlinkuję film, który dotyczy jakby wykorzystywania komórek płodu w szczepionkach. Bardzo ciekawy.
również sprawa, która wzbudza dużo kontrowersji, także mam nadzieję, że zobaczycie sobie ten film. Będzie u mnie podlinkowany pod moim filmem. Dobra, także z takich informacji. Tak jak obiecałam i pokażę Wam teraz super miejsce. I jak jesteście ze Śląska, to macie szczęście, bo możecie tutaj przyjechać. A jak jesteście ze Śląska, to możecie obczaić Facebooka. Pokażę Wam pracownię Kingi, która robi takie cudne rzeczy. Słuchajcie, wszystko, wszystko z drewna, obrazy, zdjęcia, portrety. No, nie będę gadać, tylko Wam pokażę, także czekajcie. Wszystko oczywiście znajdziecie pod filmem. Link w sensie do jej firmy. Także jesteśmy, słuchajcie, w pracowni i pokażę Wam takie najfajniejsze rzeczy, chociaż wszystko tutaj jest fajne. Dużo rzeczy jest robionych właśnie, że tak powiem, własnoręcznie przez Kingę i co jest ważne. Po pierwsze jest to moderno design, czyli pracownia. Zobaczcie, jakie tutaj są cuda. Ja Wam mówię, podlinkuję wszystko pod filmem i Kinga zrobi dla Was wszystko, co byście nie chcieli z drewna. Czy to będą właśnie jakieś szkatułki, zdjęcia w drewnie, zresztą Wam pokażę. O, na przykład wystarczy wysłać jej zdjęcie i proszę bardzo. Czy jakieś pudełeczka, to jest w ogóle bajer, muszki takie drewniane, wystarczy, że Kindze wyślecie zdjęcie i zobaczcie, na przykład taki kalendarz też ze zdjęciem można zrobić, bardzo podobają właśnie takie zdjęcia w drewnie, ja to już nawet kiedyś zamawiałam na prezent i wygląda to cudnie. O, czy tutaj taka fajna pamiątka jako obraz na przykład można powiesić na ścianie, albo takie puzzle na przykład na dzień mamy. O, zobaczcie, zrobić swojego dzidziutka i wysłać do babci, dziadka, do mamy, żeby ułożyli takie puzzle. No cudne rzeczy po prostu, cudne. No to wszystko było, o, proszę bardzo. O, takie fajne by było drzewo genealogiczne na przykład zrobić. Właśnie Kinga będzie mi robiła taką mapę wielką właśnie na ścianę. Mi się to mega podoba i można sobie właśnie zaznaczać, gdzie się było, także tak chciałabym u siebie właśnie w dużym pokoju. Takie weselne na prezent, tak samo. Pięknie to wygląda. Kinga się nie chce pokazać, ale jak coś to ona. Na zdjęciu! A to jest drzewo, nie drzewo genealogiczne. Co jest z tym drzewem? A, to jest takie jakby drzewko życzeń. Ale super. O, nawet paletki są z drewna i jak się nazywa to? Jojo, nie? O, właśnie, jojo. I domino robiłaś też, nie? O, dla dziadka taki prezent na przykład. Także możecie pisać do Kingi, jeżeli coś Wam się podoba, coś byście chcieli właśnie takiego spersonalizowanego, to Wam naprawdę mega polecam. Mi się przypomniało, że Wam w ogóle nie powiedziałam, widzicie, ja tak nagrywam, tu nagrywam coś, miałam Wam opowiedzieć, dlaczego Wam nagrałam dziś śniadanie. To jest bardzo istotne, ponieważ poniosłam sromotną klęskę, porażkę, nie wiem jak to nazwać, natomiast nie przeszłam postu, słuchajcie, wytrzymałam na poście dwa dni i no nie, po prostu było mi źle, było mi zimno, nie miałam motywacji w ogóle żadnej. No obiecywałam Wam, że będę gotować, pokazywać Wam we vlogach różne pomysły, dania, także jest mi wstyd, jest mi głupio za siebie, po prostu no mówię, no to sromotna porażka, klęska, także tyle z mojej motywacji. Po prostu, no, nie wiem, co mam powiedzieć na swoje usprawiedliwienie, także już mi nie piszcie, że miałam nagrywać i coś tam, jak tam ten post, bo nijak, po prostu nijak. Dwa dni zrobiłam oczyszczenia i no i tyle. No i wróciłam do pasztetu, także. Wiecie, jakie było zawsze moje marzenie? Takie śmieszne, jak pracowałam właśnie na onkologii i było dużo stresu,
no i ogólnie dużo pracy i tak dalej. To zawsze sobie wyobrażałam, że pracuję właśnie w szklarni i tak sobie patrzę, jak te roślinki rosną i tak się przy tym odstresowuję. Tak mi się wydawało, że taka świetna musi być praca, a nie w szpitalu. Ja pokażę twoją kompozycję. No. Proszę, proszę. Każdy będzie zazdrościć, co siedzi, po prostu się już pytają, gdzie takie kwiaty można kupić i kto tak ładnie sadzi. Nie nabijaj się. No i tak sobie właśnie wyobrażałam, że to musi być takie fajne, nie? A nie taki stres na onkologii. Proszę, proszę, jakie różnokolorowe, proszę. No. Nawet wchodzisz mi w zdanie. Ale nie, może znajdziesz robotę, ej. No właśnie, może się jeszcze przekwalifikuję. Kto tam wie, słuchaj? Zobaczcie, kochani, jaką sobie, że tak powiem, fajną bluzę sprawiłam. Rzygający tęczą unicorn. A jaka jest historia tej bluzy? Taka, że iż szukałam bluzy dla mojego brata, który lubi takie właśnie dziwne, śmieszne bluzy. Miał rodzinę i stwierdziłam, że mu właśnie zakupię coś takiego. Mam nadzieję, że... Znaczy, wiem, że mnie nie ogląda moich vlogów, więc mam nadzieję, że mu nie spalę niespodzianki, ale stwierdziłam, że sobie też kupię. I z czym mi się kojarzy ten unicorn? Powiem wam, że dla mnie to jest taka kwintesencja Instagrama. Jak macie Instagram, to wiecie, że to jest taka platforma, która jest jakbym takim YouTube'em na żywo. Pokazujemy tam cząstki jakby też swojego życia, jakieś takie elementy z całego dnia. I poza tym jakby chyba takim głównym założeniem Instagrama jest pokazywanie tam zdjęć. Czyli takie nowoczesna jakby forma Facebooka. I jest bardzo dużo takich, nie kanałów, tylko jak to się mówi, kont, które mają tak piękne zdjęcia, mają tak idealne zdjęcia, że naprawdę się to ogląda z tak wielką przyjemnością, ale z drugiej strony to jest tak wszystko wycięte, odrealnione, śniadanie z idealnie ułożoną gazetą, pachnącą kawką, croissantem, zapieczonym serem i po prostu jakaś piękna pani wyłożona w koszuli nocnej, w kapcioszkach, z fryzurą i umalowana i czas na relaks albo czas na poranną kawkę, wiecie, podpis zdjęcia, nie coś totalnie odrealnionego, bo jak większość ludzi spożywa śniadanie, o ile je spożywa w biegu, tak naprawdę jemy szybko, czasami byle co, parówa, człowiek je, z buzi mu leci, upieprzy się kawą i tak dalej, leci do pracy, bo się spieszy, no więc tak trochę moim zdaniem Instagram jest taki troszeczkę odrealniony, oczywiście nie mówię o wszystkich kontach, ale jest bardzo dużo takich, które mówię, pięknie się ogląda, natomiast z rzeczywistością śladu nie mają nic wspólnego i myślę, że też robią dużo złego w takim kontekście, że mogą wywoływać, myślę, że frustrację nawet u niektórych ludzi, no bo mimo wszystko my się do siebie porównujemy i to jest normalne, że gdzieś tam po prostu patrzymy na życie innych osób i sobie myślimy, ale oni to mają fajnie, albo patrzymy sobie na jakieś tam małżeństwo i widzimy, że się trzymają za rękę i ale to jest super para i fajnie, no mega, mega, mega. No i myślę, że właśnie patrząc na takie życie idealne, możemy mieć kompleksy, że to nasze nie jest takie idealne i że, no, i że coś tam u nas nie zawsze wychodzi, nie jest tak, jak być powinno. Tak te media troszkę działają, pewnie już to wiecie, zauważyliście, że jakby no, ciężko jest, ogólnie ciężko jest nagrywać, jakby to powiedzieć. Wiadomo, że chcemy, każdy, chyba większość twórców, nie jakiś jak to są te patologie, takie patostreamy, nie mówię o patostreamach, tylko większość osób, które nagrywa, jednak chce pokazywać najlepsze elementy swojego życia, takie najbardziej fajne, dobre i tak dalej, chociaż coraz więcej widzę, że coraz więcej jest kanałów, które też pokazuje te szare strony życia, mówię o jakichś tam swoich problemach, bolączkach i teraz to też... chyba nawiążę do ostatniego filmu, nie, przedostatniego, bo ostatni macie o kupie, teraz o do przedostatniego. Tam pojawił się taki komentarz, gdzie ja opowiadałam o tym, o tym, jak to jest, znaczy na pytania wasze między innymi było o menopauzie w wieku 30 lat, czyli o mojej operacji. Tam właśnie dziewczyna napisała bardzo grzecznie, to był mega kulturalny komentarz, tylko taki jakby zapytała się, czy to już nie jest za dużo, czy to nie za bardzo się jakby ja obnażam ze swojej prywatności, za dużo nie opowiadam i tam była bardzo taka, no, burzliwa dyskusja, tak to nazwijmy, pod komentarzem i szkoda, bo ta dziewczyna usunęła ten komentarz, nie ja, tylko ta dziewczyna, bo to było bardzo ciekawe i jakby nie było potrzeby, bo miejmy tu też przestrzeń na jakąś dyskusję i na wyrażenie swojego zdania. Jeżeli robimy to właśnie w sposób kulturalny, to jakby ja nie widzę, wiecie, nie widzę przeciwwskazań, żebyśmy tutaj mogli mieć odmienne zdanie, a jednak kulturalnie ten temat dyskutować. No i do czego zmierzam? Do tego właśnie, że z jednej strony
tak, ludziom podoba się to, co piękne, to, co idealne, to, co fajne. Lubią oglądać drogie ciuchy, drogie wakacje, drogie rzeczy ogólnie. Z drugiej strony ludzie, mówię o osobach oglądających, mają pretensje, że nie pokazujemy tam wszystko jest takie idealne, a nie pokazujemy tego życia takiego, wiecie, takiego gorszego, tych gorszych stron, tych smutków, tych bolączek. Z drugiej strony, jak pokazujemy i mówimy, to dużo osób mówi, ale po co to pokazujesz, to nie ma co za bardzo wpuszczać ludzi do swojego życia. Myślę, że to jest tak, słuchajcie, z każdą osobą, która nagrywa, że każdy ma swój limit i swoje granice. Ja mam jakąś swoją granicę, której nie przekraczam, czyli na przykład ja zaczęłam ten kanał od choroby i opowiadałam Wam o chorobie przez cały czas. Dla mnie nie ma wstydu, że chorowałam, nie ma wstydu, jakie przeszłam leczenie, jaką przeszłam operację, ponieważ to się może zdarzyć każdemu z nas, bez względu na to, jak się prowadzi, że tak powiem, jakie prowadzi życie, ile ma lat i cokolwiek. Nie ma to znaczenia, także ja nigdy nie czułam, żebym musiała to ukrywać, żebym się musiała czuć z tym gorsza. Myślę, że gdybym to ukrywała, to właśnie wtedy bym się czuła z tym o wiele gorzej. Natomiast są pewne rzeczy, które ja tu nie pokazuję, czyli takiego, widzicie, mojego życia rodzinnego. Czasami mój Dawid zgodzi się tam wystąpić, że tak powiem, ale nie zawsze, jeżeli on nie ma ochoty i tak dalej, to nie. Jeżeli na przykład mówi: Sylwia, słuchaj, dzisiaj będę to i to gotować, chcesz, żebym to nagrał na vloga? No ja mówię: no jasne, nagrywaj, bo to jest fajna sprawa, ja też uwielbiam, jak ktoś gotuje, ale nie widzicie nikogo spoza naszej dwójki, mimo tego, że no, tych ludzi jest troszkę więcej i pewnie gdybyście wiedzieli, jak wygląda moje życie też spoza kamery, to byście pewnie, większość z Was by się bardzo zdziwiła, natomiast jakby ta część, którą Wam pokazuję, jest prawdziwa i realna i też Wam mówię o moich smutkach, jakichś tam gorszych chwilach, o tym, że poszłam do psychologa, bo miałam i dalej mam takie różne moje stany gorsze i tak dalej. I też nie czuję, żebym musiała się wstydzić tego, że mam gorszy czas i gorszy nastrój, bo myślę, że znamy się już na tyle i duża część z Was jest ze mną od dawna, że możemy sobie w jakiś sposób, nie wiem, w sensie takim, że zaufać, nie chcę teraz górnolotnych słów używać, ale po prostu jeżeli ja Wam to powiem, to tak sobie myślę, że z jednej strony Wy to bardziej będziecie rozumieć, zrozumiecie mnie po prostu, a z drugiej strony może ktoś z Was też się otworzy i stwierdzi, że w sumie czego ja mam się wstydzić, czemu ja mam udawać, na przykład przed rodziną najbliższą, kiedy ja na przykład potrzebuję wsparcia teraz i zrozumienia, a nie ukrywania tego, że ja potrzebuję pomocy albo że się gorzej czuję. Więc jakby do rzeczy, cieszę się, że jest coraz więcej kanałów, które też pokazują, czy kon na Instagramie, które pokazują tą drugą stronę, na przykład bycia matką, bycia kobietą pracującą i matką, bycia kobietą, która na przykład jest w domu i zajmuje się domem. Chodzi mi o te właśnie te gorsze strony naszego życia, znaczy może nie gorsze, teraz żebyście mnie zrozumieli, nie gorsze, tylko trudniejsze, tak, że nie wszystko jest piękne, cudowne, nie zawsze jesteśmy uśmiechnięte, radosne, szczęśliwe, nie zawsze jedyne co to po prostu przytulamy się i giziamy i po prostu mówimy sobie cudowne słówka do swojego partnera życiowego. Wiadomo, no każdy ma swój limit tego, co chce pokazać w internecie, ale cieszę się, że wychodzimy już z tej takiej, z tej żygającej tęczą unicornowej krainy, tylko oczywiście wedle, że tak powiem, jakby to powiedzieć, wedle naszych tutaj preferencji pokazujemy i wpuszczamy naszego życia na tyle, na ile uważamy, ale nie czynimy tego życia nierealnym, po prostu całkowicie odrealnionym, bo ja, wiecie, nieraz się właśnie spotykam z taką opinią, że czemu na przykład o czymś tam mówiłam, albo na przykład, że tam miałam taki film, że się popłakałam i tak dalej, że no, ogólnie taki miałam gorszy czas, no ale ja wiecie co, nie żałuję tych filmów, myślę, że jedną rzecz Wam powiem bardzo ważną i to jest istotne, żeby to zapamiętać, jak pozyskać człowieka takiego bliskiego sercu. Jak pozyskać przyjaciela, jak zbliżyć się do drugiej osoby, nie tworząc swój obraz nierealny, obraz
obraz, taki obraz człowieka, którym po prostu nie jesteśmy. Właśnie to, że mówimy o swoich słabościach, o swoich lękach, o swoich gorszych momentach, to powoduje, że druga osoba się do nas zbliża, bo jesteśmy dla niej normalne, naturalne, jesteśmy dla niej na wyciągnięcie ręki. To jest o wiele lepszy sposób niż robienie siebie bohatera, wychwalanie się, czy wiecie, tworzenie swojej osoby całkowicie odrealnionej. Także czasami właśnie fajnie pokazać i powiedzieć, że my też mamy gorsze dni i że się smucimy i tyle. Dobrze, koniec, bo miałam powiedzieć o bluzie, a pierdzielę już. Ale i tak chodziło mi po głowie, żeby wrócić do tego komentarza, bo on był naprawdę mega ciekawy. To jeszcze tylko na sam koniec. Nie wiem, czy wam mówiłam, bo strasznie mi głowa boli. Po prostu muszę iść po tabletkę wziąć, bo już chyba bredzę troszkę. To jest mega koszulki i naprawdę powiem wam, że były mega dobre ceny tych bluz. I mi się wydaje, że ja za swoją zapłaciłam z tym nadrukiem 69 zł. Tak mi się wydaje. Więc naprawdę dobra cena. Nie wiem jak po praniu, ale dobra. Nieważne, może sobie tam zajrzycie. Naprawdę tam jest tyle super wzorów. Jeszcze kupiłam taką bluzę też z Superman, tylko zamiast Superman pisało Super Tata, ale muszę to wymienić. No i ważne. Także też bardzo fajna. No, dobrze, buziaczki, kochani, żegnam się z wami, życzę wam wszystkiego dobrego. Bardzo będzie mi miło, jak zostawicie pod filmem komentarz, jak zostawicie łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał, albo w dół, jeżeli wam się nie podobał. Chociaż mam nadzieję, że wam się podobał. No, to bardzo ważne jest, żebym miała jakiś odezw z waszej strony, to dużo nam nie znaczy. Ściskam, całuję.